Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby nic nowego już Cię nie ominęło. Warzywa i owoce. W krainie, gdzie żyje mały miś Brązuś, wszystkie zwierzątka są szczęśliwe i pełne energii. Dzień w dzień bawią się na łące, biegają przez las i budują domek z kolorowych liści. Jest im zawsze wesoło, bo znają pewien sekret, który sprawia, że są zdrowi i pełni sił. A to wszystko za sprawą magicznych warzyw i owoców. Warzywa te nie tylko są pyszne, ale również zdrowe, pełne witamin i minerałów, które dają mnóstwo energii i siły. Dzięki nim mają silne mięśnie, są mądrzy i wesoło bawią się każdego dnia. Marchewka jest taka długa i pomarańczowa, jak patyki od zapałek. Marchewki pomagają nam widzieć w ciemnościach, jak supermoce. Brokuły przypominają nam drzewa w małym lesie na talerzu. Kiedy je zjemy, czujemy się jak wielkie dinozaury gryzące liście. A wiadomo, że dinozaury są bardzo fajne. Pomidor to jak czerwona, soczysta piłka do gry. Możesz go dodać do kanapki lub do sałatki, żebyś zdobywał punkty na boisku. Ogórek to jak mały, zielony wąż, ale spokojny. Jest chrupiący i smakuje wyśmienicie. Można go zjeść w kanapce albo w sałatce, albo po prostu wziąć do ręki i chrupać. Papryka jest jak tęczowy kapelusz dla Twojego jedzenia. Można ją pokroić na kawałki i jeść chrupiącą przekąskę. Smakuje wyśmienicie. Miś Brązuś, ciekawy świata, zawsze pyta starsze zwierzątka, dlaczego owoce i warzywa są takie ważne. Stare sowy i lisy uśmiechały się do niego i opowiadały, że owoce i warzywa to skarbnica zdrowia. A dlaczego? Owoce i warzywa to małe skarby, pełne witamin, które sprawiają, że nasze ciała są silne i odporne na różne choroby. Każdy kolor owoców i warzyw to inna witamina, która pomaga naszemu organizmowi. Na przykład pomarańcze są pełne witaminy C, która chroni nas przed przeziębieniem, a marchewki zawierają witaminę A, która dba o zdrowie naszych oczu. Ale to jeszcze nie wszystko. Owoce i warzywa pomagają rosnąć. Sprawiają, że jesteśmy silni i zdrowi. Dzięki nim nasze serduszka biją mocno, a skóra jest piękna. Zajadając kolorowe warzywa i owoce, stajemy się pełni energii, a nasze umysły stają się mądre i gotowe do nauki. Miś Brązuś był zachwycony tymi informacjami i postanowił, że każdego dnia będzie jeść pyszne warzywa i owoce, aby być zdrowym i silnym, tak jak inne zwierzęta. Ale czy uda mu się przekonać swoich przyjaciół do jedzenia tych smacznych skarbów? Przekonajmy się. Miś Brązuś wrócił do swojego małego domku, rozmyślając, jak przekonać swoich przyjaciół do jedzenia warzyw i owoców. Zastanawiał się, czy może zorganizować jakiś specjalny pokaz warzyw albo przekonać pozostałe zwierzątka, że są one wyjątkowe. Następnego dnia miś Brązuś zebrał swoje ulubione warzywa i owoce i zorganizował małą wystawę w swoim ogródku. Było tam mnóstwo kolorowych marchewek, jabłek, brokułów i pomidorów. Brązuś wystawił je na stole, a obok postawił ogromny napis: "Witajcie w magicznym świecie warzyw i owoców". Wszystkie zwierzątka były ciekawe i przyszły zobaczyć. Zaczęły oglądać warzywa i owoce,
a miś Brązuś opowiadał im o zdrowych właściwościach każdego z nich. Zaczęło się robić tak zabawnie, że zwierzątka zaczęły się śmiać, widząc jak marchewka skacze na miejscu, a jabłko tańczy w rytm muzyki. Nagle pojawił się zajączek, który lubił jeść słodkości. A warzywa były dla niego czymś zupełnie obcym. Brązuś postanowił pokazać zajączkowi, że warzywa mogą być równie smaczne jak lody. Podał mu chrupiący kawałek marchewki. Zajączek zaskoczony wykrzyknął: "To naprawdę smaczne!" Inne zwierzątka też zaczęły próbować warzywa i owoce, a na ich twarzach malował się uśmiech. Okazało się, że warzywa i owoce nie tylko są zdrowe, ale także bardzo smaczne i zabawne do jedzenia. Od tego dnia miś Brązuś i jego przyjaciele jedli warzywa i owoce każdego dnia, czując się zdrowi i pełni energii. I tak kraina, w której żyli, stała się jeszcze radośniejsza, bo teraz każdy wiedział, że warzywa i owoce to małe skarby, które sprawiają, że jesteśmy silni, zdrowi i pełni uśmiechu. A teraz każdy z Was, drogie dzieci, może spróbować smacznych warzyw i owoców, aby stać się tak zdrowym i radosnym, jak miś Brązuś i jego przyjaciele. Kiedy miś Brązuś i jego przyjaciele zaczęli jeść warzywa i owoce, zaczęło dziać się wiele różnych rzeczy. Brązuś zyskał tyle energii, że czasami skakał tak wysoko, że aż wpadał na drzewa, ale to nie przeszkadzało mu w zabawie. Wszystkie zwierzątka bawiły się razem na łące, tańcząc i śpiewając. Miś Brązuś postanowił zorganizować wielki wyścig warzyw i owoców. Na starcie stanęły jabłka, pomarańcze, marchewki, brokuły, a nawet banany. Każde warzywo i owoc miało swojego zawodnika, a miś Brązuś ogłosił: 3, 2, 1, start! Rozległ się huk i warzywa i owoce ruszyły do przodu. Jabłka zaczęły się toczyć, pomarańcze skakały, a marchewki biegły na czterech łapach. A brokuły? Brokuły potknęły się o swoje małe nóżki i zaczęły się śmiać w najlepsze. Banany, zawsze pełne energii, robiły salta w powietrzu. Wyścig był niesamowicie zabawny. Zwycięzcą okazała się marchewka, która była tak szybka, że nikt nie mógł jej dogonić. Wszystkie warzywa i owoce śmiały się, nawet te, które nie wygrały, bo wyścig był doskonałą okazją do wspólnej, dobrej zabawy. Od tego dnia miś Brązuś i jego przyjaciele organizowali coraz to nowe zabawy z warzyw i owoców. Robili z marchewki narty, z jabłek wesołe maski, a z pomarańczy zbudowali wielką trampolinę, na której wszyscy skakali przez całe dnie. Bo warzywa i owoce nie tylko są zdrowe, ale także mogą być bardzo zabawne. Zjedzenie ich to nie tylko sposób na zdrowie, ale również doskonały sposób na świetną zabawę. Teraz możecie i Wy również zacząć organizować własne zabawy z warzyw i owoców. Być może odkryjecie, że są one równie zabawne jak wszystkie Wasze ulubione gry dla dzieci. Niech będzie też zabawnie i śmiesznie. Smacznego! Owocowe drzewa wydawały pyszne owoce, które były prawdziwymi skarbami. Brązuś uwielbiał owoce. Owoce to małe bomby witaminowe. Czy wiecie, że w każdym owocu jest pełno witamin, które są jak magiczne różki dla Waszego zdrowia? Na przykład jabłka są pełne witaminy C, która pomaga naszemu organizmowi być silnym i zdrowym. Kiedy zjesz jabłko,
Twoje ciało stanie się super odporne na choroby. To prawie tak, jakby mieć tarczę przed chorobami. Owoce pomagają rosnąć, żebyśmy byli duzi i silni. Banany zawierają wiele potasu, który dba o to, że nasze mięśnie są silne i gotowe do skakania i do biegania. Owoce to prawdziwe superbohaterki. Możecie robić z nich zabawne twarze, kształty, wręcz świetną sztukę. Śmiać się, gdy banan przemienia się w uśmiechniętą minkę. To przecież prawdziwa frajda. Owoce to prawdziwe smakołyki. Są słodkie, soczyste i pyszne. Możecie jeść je na wiele różnych sposobów, jako desery, przekąski czy dodatek. Smakują wspaniale, a jedzenie owoców to prawdziwa uczta. Miś Brązuś i jego przyjaciele zorganizowali wielką owocową imprezę. Żeby pokazać wszystkim, jak owoce są świetne i jak można się nimi bawić. Zaprosili wszystkie zwierzątka z okolicy. Na imprezie były stoliki pełne owoców w najdziwniejszych przebraniach. Jabłka wystąpiły jako królowe w lśniących sukienkach. Winogrona zatańczyły tango, a mango śpiewało na scenie jak prawdziwa gwiazda. Była też wielka wyścigowa parada owoców, w której brały udział truskawki w wózkach na kółkach, a arbuz rozdzielał cenne rady dotyczące wyścigu. Zajączek, który wcześniej jadł tylko słodycze, zaczął odkrywać smaki owoców. Zasmakował soczystego arbuza i powiedział: to jest lepsze niż lizaki. Zajączek przekonał się w końcu, że owoce są bardzo smaczne i można się nimi bawić. Najbardziej zabawną konkurencją był konkurs na najlepszy żart owocowy. Każdy owoc musiał przedstawić jakiś żart na scenie. Banan zażartował, że jest obieralny, a pomarańcza opowiadała kowały o swojej pomarańczowej skórce. Cała publiczność śmiała się w najlepsze. Na koniec zabawy wszyscy dostali dyplomy za to, że wzięli udział w zabawie i spróbowali różnych owoców. Nawet zajączek obiecał, że będzie jadł więcej warzyw i owoców, bo owoce są przecież smaczne i zdrowe. A po owocowej zabawie wszyscy przyjaciele misia Brązusia byli pełni energii i radości. Ale to nie koniec ich przygód. Postanowili zorganizować wielką wyprawę na dziki las, gdzie miały czekać na nich owocowe niespodzianki. Podczas wędrówki po lesie miś Brązuś i jego przyjaciele odkryli ukryty gaj pełen dzikich owoców. Były tam maliny, jeżyny, jagody i mnóstwo innych smacznych skarbów natury. Zwierzątka zaczęły zbierać owoce. Podczas zbierania owoców miś Brązuś znalazł ogromną truskawkę. Była tak duża, że postanowił, że będzie to kapelusz. I nazwał ją truskawkowy kapelusz. Razem z przyjaciółmi wrócili do swojej krainy, trzymając ogromny truskawkowy kapelusz i śpiewając piosenkę o owocach. Teraz Brązuś z przyjaciółmi jedli owoce, bo wiedzieli, że owocowe przygody są najsmaczniejsze i najzabawniejsze. Były też również warzywa. Marchewka zaczęła tańczyć. Wyskoczyła z kosza i zaczęła się kręcić po stole. Miś Brązuś nie mógł wierzyć własnym oczom, ale wszyscy patrzyli z niedowierzaniem, co się dzieje. Niedługo po tym jabłka też zaczęły tańczyć. Podskakiwały w rytm muzyki, a jedno jabłko nawet skoczyło i zaczęło jeździć po całym ogrodzie. To było tak zabawne, że wszyscy zaczęli się śmiać.
Miś Brązuś szybko dołączył do tańczącej marchewki, a Zajączka i reszta przyjaciół również przystąpili do zabawy. Teraz na stole królowała prawdziwa zabawa warzyw i owoców. Wszystkie zwierzątka tańczyły i śpiewały razem z marchewką, z brokułami, z jabłkami, a na niebie pojawiły się gwiazdy z pokrojonych bananów. Innego dnia warzywa i owoce postanowiły zorganizować zawody w skokach na trampolinach. Była to niesamowicie zabawna rywalizacja. Na pierwszy ogień poszły marchewki. Zaczęły skakać na trampolinach, aż ich małe nóżki wariowały ze śmiechu. Jedna z marchewek wylądowała w kubku z pomidorami i zaczęła się śmiać, że jest teraz w basenie z pomidorami. Potem kolej przyszła na jabłka. Jabłka również skakały wysoko. Miś Brązuś nie mógł przestać się śmiać, widząc, jak jabłka robią salta na trampolinie. Jeszcze inną niespodzianką były winogrona. Kiedy skakały, ich drobne kulki leciały wszędzie jak kolorowe kropelki deszczu. Brązuś próbował złapać jedno z winogron, ale one tylko śmiały się i unikały go jak wesołe krasnoludki. Zajączek, który uwielbiał biegać i skakać, postanowił dołączyć do tej zabawy. Ale zamiast trampoliny zaczął skakać po ogromnym, pomarańczowym balonie. Za każdym razem, gdy lądował na balonie, wydobywał się z niego dźwięk i wszyscy zaczynali się śmiać. Na koniec wszystkie owoce i warzywa, skoczkowie, spotkali się na wspólnym zdjęciu, prezentując swoje umiejętności na trampolinach. To było prawdziwie komiczne widowisko. Taka zabawa pokazuje, że warzywa i owoce mogą być nie tylko zdrowe, ale także dostarczać mnóstwo śmiechu i radości. Drogie dzieci, jedzcie warzywa i owoce! Tak jak robił to miś Brązuś i jego przyjaciele, z uśmiechem na twarzy i z szalonym tańcem. Wybierając warzywa i owoce na przekąskę, dajecie swojemu organizmowi to, co najlepsze. Możecie chrupać marchewkę jak króliczek, zajadać się soczystym jabłkiem lub rozkoszować się słodkim arbuzem. To nie tylko zdrowe, ale także pyszne. A kiedy jeździcie na rowerze, biegacie po parku czy po placu zabaw albo tańczycie, owoce niech dadzą Wam energię i siłę do zabawy, bo z nimi jesteście jak superbohaterowie, gotowi na wszelkie przygody. Jedząc kolorowe owoce i warzywa, cieszcie się zdrowiem, energią i uśmiechem na twarzy każdego dnia. A Ty, jaki teraz zjesz owoc i warzywo? Smacznego! Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.